Czy wygląda tak samo jak na zdjęciu? Przekonajmy się. Cześć wszystkim, z tej strony Bessy, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj coś ciekawego przed nami, ponieważ zatknęłam się na fajny artykuł odnośnie dobrego tutaj jedzonka, znaczy dobrego, tego się przekonamy, ale jeżeli ktoś was lubi pizzę wraz z połączeniem z czekoladą, no to to będzie odcinek idealny dla niego, bo przed nami pizza czekoladowa. Także coś, czego się nie spodziewałam, że będę musiała powiedzieć, zapraszam was do mojej kuchni. Tak, dobrze słyszeliście, mam pizzę czekoladową, nie od smaku czekolady, tylko dosłownie pizzę czekoladową od Giuseppe, od razu tylko z tą reklamą. No nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat, jak to przeczytałam po raz pierwszy, sobie pomyślałam, jak może być pizza, kurczę, czekoladowa, że to w ogóle brzmi i wygląda ohydnie, jednak chyba bardziej miałabym większe wyrzuty sumienia, gdybym tego nie spróbowała, dlatego musiałam po prostu pojechać, poszukać, ale jak wiecie, niestety najprawdopodobniej jak to oglądacie, to już jej nie ma, bo jak wiecie, to jest edycja limitowana, więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że już jej dzisiaj nie znajdziecie, ponieważ ona była sprzedawana w Lidlu od 14 do 18 lutego, dzisiaj jak to nagrywam jest 20 i również 20 o tym w ogóle przeczytałam i mówiąc szczerze, bardzo, ale to bardzo długo musiałam się troszeczkę z nią namęczyć, ponieważ w pierwszym sklepie, jak w ogóle byłam, to kiedy spytałam sprzedawcę, to on powiedział, to na mnie spojrzał takim wzrokiem, jakby spytała o coś, co już jest przed roku, a dopiero za drugim razem, na całe szczęście, udało mi się ją dorwać i to było już ostatnie wyłożone 7 sztuk, jakie zostały na magazynie, no i od razu złapałam 3, ale pomyślałam, no bez przesady, 3 nie będę kupowała, no i sobie zakupiłam takie 2, także sprawdzimy, co z tego wyjdzie, bo na samym początku wydaje mi się, że to będzie taka straszna breja. Mam nadzieję, że będzie dobre i że będzie lepiej smakowało niż wygląda, ale o tym się już przekonamy za chwilę. A także tak możecie zobaczyć na samym początku, jest po prostu tutaj nowość napisana, edycja limitowana i że to jest mleczna i biała czekolada. Więc tak widzicie, pudełko z przodu prezentuje się w taki sposób. No ale oczywiście dla osób, które liczą sobie kalorie, to dobrze myślicie, jest tutaj w ciuli jeszcze więcej. W związku z tym raczej za dużo tutaj nie będziecie w stanie sobie pojeść. Sposób przyrządzenia jest naprawdę taki standardowy, czyli najpierw musimy nagrzać piekarnik, a następnie będziemy musieli piec przez 10-12 minut. No i będziemy mieli naszą czekoladową pizzę gotową. Najbardziej chciałabym uważać na otwieranie tego, bo w sumie jak edycja limitowana, to fajnie było sobie zostawić to pudełko. Choć nie wiem, czy wy też tak macie. Ja osobiście lubię sobie czasami zostawiać jakieś rzeczy, na przykład bardzo torebki takie różne potrafię sobie zostawić, nie wiem dlaczego. Także uwaga, wyciągamy naszą czekoladową pizzę. Czy wygląda tak samo jak na zdjęciu? Przekonajmy się. No tak naprawdę zdjęcie jest dosyć mocno przypominające, jak na przykład oglądałam sobie, chciałam zobaczyć jak to w ogóle wygląda, to nie wiem dlaczego u nich jakoś te zdjęcia wyglądały zupełnie inaczej, ale nie, jak widzicie całkiem jest podobny, wiadomo tam tylko jest ta, tam się leje to czekolada, tutaj jeszcze nie, no bo nie jest upieczone. Trochę już zdążyło mi się to roztopić, dobra, spróbuję sobie tej mlecznej czekolady. Bo niektóre są takimi, wiecie, podróbkami. Ale powiem wam, że właśnie czuć takie, taką bardzo właśnie mleczną czekoladę, bo się bałam też o to, że ona może być taka sztuczna, bo są niektóre takie czekoladopodobne, które smakują naprawdę okropnie, ale ta naprawdę smakuje jak taka w miarę dobra czekolada. Właśnie powiedziałam, że jest jakaś idealna, ale też nie jest zła. No to nasza czekoladowa pizza już trafiła do piekarnika, tak jak procent zaleca, trzeba przez 12-10 minut ją piec, jednak mi się wydaje, że powinnam troszeczkę krócej ze względu na to, że ona nie była u mnie w zamrażalniku, znaczy była początkowa, ze względu na to, że się troszeczkę przesunęło to nagranie, to wrzuciłam ją tylko do lodówki, co znaczy, że zamrożona nie jest. Myślę, że wystarczy około 6-7 minut na spokojnie, żeby tylko jej nie przypalić, także widzimy się za chwilę. No i tak, jest 22:47, jest to najlepszy moment na nagrywanie i na jedzenie, ale spokojnie. Na opakowaniu tutaj pisze, że pizza jest idealna na przekąskę albo na poprawę humoru, także uznajmy, że możemy to podopaść pod poprawę humoru, także godzina wcale nie jest zła. Ale powiem wam, że pomimo tego, że ona się dopiero robi dosłownie parę minut, to już można czuć taki bardzo mocny zapach tej mlecznej czekolady, który jest naprawdę mega przyjemny, także pierwsze takie odczucie, jeżeli chodzi o zapach, naprawdę bardzo mocno na plus. Trzeba może sobie zobaczyć, co tam u niej w środku słychać. Wydaje mi się, że jeszcze parę minut taki naprawdę już będzie gotowa, bo widzicie, tutaj naprawdę już się tam porozpuszcza ta czekolada, także jeszcze z 3 minutki do 55 i będę ją
wyciągała i będziemy próbować, co z tego w ogóle wyszło. Dobra, tak na szybko wam pokażę. Tak wygląda pizza po wyjęciu. A jako, że troszeczkę robiłam jej na mniejszej temperaturze, bo robiłam przy 170 stopniach, a nie przy 180, no to trzymałam tak, było to na początku 12 minut. Cały czas jakby obserwując tą pizzę i to, jak ona się tam zachowuje. Ale to, co się unosiło, to woń tej czekolady i nawet teraz cały czas ją czuję. Naprawdę to jest tak intensywny zapach oj takiej mlecznej czekolady. No, powiem wam, że zapach jest naprawdę genialny, więc musimy ją spróbować. Ale jako, że ta pizza jest wersją limitowaną i bardzo, myślę, ciężko będzie już wam ją znaleźć, to możecie dać znać, czy byście byli zainteresowani, byśmy na przykład za tydzień zrobili odtworzenie tej pizzy wraz ze składnikami, które byście tutaj widzieli. No i po prostu byśmy ją stworzyli sami, więc jeżeli jesteście za, to stawcie dużą łapeczkę do góry, ewentualnie znacie dole w komentarzu. Dobra, chodźmy już, bez przedłużania, zjedzmy ją. Dobra, także jak wiecie, wzięłam sobie dosyć skromny kawałek, nie ukrywam, że nie. Ale myślę, że to już będzie najlepszy czas na spróbowanie i podczas krojenia naprawdę była bardzo chrupka. Zresztą no tak jak na pizzę przystało, ale zobaczmy, czy to połączenie będzie naprawdę dobre. Choć powiem wam, że pachnie naprawdę wyśmienicie. Próbujemy. Moim takim zdaniem, oczywiście żadnym smakoszem to ja nie jestem, to naprawdę ta pizza jest dobra. Samo to ciasto jest bardzo miękkie, jest chrupiące przede wszystkim, to jest bardzo dobrze. Sama czekolada bardzo fajnie tak się nam w ustach rozpływa. Czuć troszeczkę, że nie jest 100% taką prawdziwą czekoladą, jednak jest naprawdę z takich lepszych i jest naprawdę w porządku. Do tego same te jeszcze tutaj zostały na samej górze te kawałki czekolady. Właśnie to jest fajne, że one się nie rozpuściły, tylko one jakby pozostały ten ich kształt i w momencie, kiedy jecie, to one się tak bardzo fajnie w waszych ustach rozpływają. Wiem, nie jestem żadnym degustatorem i pewnie beznadziejnie to opisuję, ale naprawdę jakbym mogła, to bym tą pizzę mogła polecić, szczególnie, a nie kosztowała jakoś nie wiadomo ile, a była za 7,49, także naprawdę jeżeli chodzi o tą cenę, to jest naprawdę bardzo dobra. Duży naprawdę, ale jest przepyszna. Jakbyście chcieli wiedzieć, co przypomina ta pizza, jeżeli chodzi o smak, to bardzo, ale to bardzo jest zbliżony do gofrów. Tak jest dużo, ma tu dużą ilością czekolady, także jeżeli lubicie gofry, lubicie je z czekoladą, to właśnie ta pizza tak smakuje. Na samym początku, jak jadłam, jeszcze miałam takie troszeczkę, nie byłam przekonana do końca, takie było ok, było dobre, ale im miałam tego więcej, a naprawdę już tego poszło dobra tutaj solidna połowa, to kolejny jakby tutaj kawałek i bardziej mi to smakuje. No, tylko trzeba brać pod uwagę, że no jednak tej czekolady jest jej dużo, czyli dużo też kalorii, ale oprócz tego bardzo szybko ona zapycha. Także na przykład jeżeli macie imprezę lub też idziecie gdzieś z kumplami, koleżankami, ta pizza by się tutaj mocno sprawdziła, bo myślę, że samemu lub też dwójkę byłoby ciężko, no chyba, że naprawdę bardzo lubicie słodycze. Także podsumowując, sama pizza wygląda tak, po wyjęciu, zarówno jak się wypakuje z opakowania, jak i po upieczeniu, wygląda naprawdę w porządku. Często jest tak, że co innego widzimy na opakowaniu, a co innego, jeśli okazuje w rzeczywistości, no nie można powiedzieć, by to jakoś bardzo odbiegało, wiadomo, troszeczkę kolorystycznie. I owszem, jeżeli chodzi o smak, mnie osobiście naprawdę mocno smakuje. Jeżeli są osoby, które lubią czekoladę, to myślę, że to naprawdę wpadnie mi w usta. Bardzo się właśnie bałam o to, że to nie dość, że sztuczna czekolada, to że cała ta pizza ma nie taka, wiecie, przesiąknięta, że ona niedobra. Wszystko jest w porządku. Samo ciasto jest właśnie delikatne, chrupiące przede wszystkim, tak jak powinno być na pizzy. Nie ma do czego się doczepić. Także jeżeli ktoś z was jeszcze ją zobaczy, ewentualnie, jeżeli chcecie, żebym spróbowała zrobić coś podobnego na wzór tego w następnym odcinku, stawcie łapeczkę do góry, komentarz, a ja muszę wracać do jedzenia, póki jest ciepła, bo jest, wiem, będę powtarzała te same słowa, ale jest naprawdę dobra i w niskiej cenie, to przede wszystkim. Także szukajcie, jeżeli wam się uda znaleźć lub jedliście, dajcie znać, co o tym sądziliście lub czy wam smakowało i czy byście chcieli taką zjeść ponownie. A być może komuś zrobiłam smaka. Samą pizzę mogę z czystego serca polecić, jeżeli wam się odcinek wam sam spodobał i chcecie, żebym zrobiła jej odtworzenie, a przynajmniej spróbowała, to dajcie znać, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do tego powiem wam, że jeszcze bolała mnie strasznie głowa, od kiedy jadłam tą czekoladę, to kompletnie o tym zapomniałam. A teraz tą pizzę czekoladową. Dzięki bardzo, trzymajcie się na razie i cześć!